Chrzanowski zespół, który wpisał się już do kanonu rockowego polskich formacji muzycznych, obchodzi jubileusz 30-lecia swojego istnienia. Mowa oczywiście o formacji Sztywny Pal Azji, która powstała w 1985 roku. Wtedy grupa przyjaciół postanowiła wyjechać wspólnie na wakacje, a fundusze zbierali grając na deptakach. Te pierwsze piosenki, czyli Wiesz Radości, Rock'n'Rollowy Robak, nasze reggae, Europa i Azja, powstały właśnie na ulicy. One były bardzo proste, tak żeby je można było zagrać na instrumentach akustycznych. Powstały wówczas ich znane przeboje, które potem znalazły się na debiutanckiej płycie Europa i Azja. Jednak prawdziwym przełomem w karierze zespołu był występ na festiwalu w Jarocinie w 1986 roku. W 1986 roku, kiedy dostaliśmy się do Jarocina, kiedy zajmowaliśmy drugie miejsce, dostaliśmy od losu, powiedzmy, jakąś taką fajną kartę, która... Szansę. Na sukces, która pozwoliła nam, no w zasadzie ona zmieniła całe nasze życie i to wszystkich nas po kolei, bo otworzyły się przed nami drzwi, o których otwarcie zawsze marzyliśmy, bo jednak jak ktoś pała się tym, co my wtedy, czyli graniem, zawsze te marzenia sięgały dalej niż można było. Zawsze chcieliśmy nagrywać płyty, zawsze chcieliśmy grać, więc to nam los niejako spadał na tacy. Pewnie, że w ciągu tych lat bywały decyzje trudne i różnie się działo, ale generalnie chyba nie jest aż tak źle, skoro znowu jesteśmy dalej i jeszcze nie między nami iskrzy tak wtedy, w 80-tych latach. Potem wydarzenia potoczyły się już bardzo szybko, a chrzanowski zespół Sztywny Pal Azji dołączył do najbardziej rozpoznawalnych grup rockowych drugiej połowy lat 80. Dla samych muzyków w wielu przypadkach oznaczało to, że swoje życie zwiążą z muzyką. Tak stało się choćby z basistą Pawłem Nazimkiem, który w pewnym momencie odszedł od Szpala i dołączył do zespołu T-Love. Ten zespół, mogę powiedzieć, ustawił całe moje życie, z którego jestem zadowolony, bo zawsze mi się marzyło, żeby być muzykiem rockowym czy rockowo-popowym. No i mi się spełniło, tak? Po latach jak gdyby zatoczyłem krąg w taki, ponieważ gram cały czas w grupie T-Love, prawda, ale chłopacy zaproponowali mi, żebym pograł ci razem, no i przyjechałem. Okazało się, że bardzo to wszystko fajnie gra. I gramy razem. I akurat tak się zdarzyło, że 30-lecie możemy obchodzić wspólnie. Jest to bardzo miłe dla mnie. Jestem dumny z tego, że mogę tu być dzisiaj i uczestniczyć w całym przedsięwzięciu. Muzycy stanowiący niegdyś trzon zespołu znów zaczęli grać razem. Choć jak sami mówią, bywały różne momenty. Zespół miał gorsze okresy, zmieniały się składy czy pomysły na wspólne granie. Teraz okazało się jednak, że wciąż wspólnie odnajdują się na scenie. Po latach okazuje się, że mamy dobre relacje, się lubimy dalej nawzajem, więc jest wszystko okej. A to jest ważne w zespole rockowym, chciałbym powiedzieć. Tak, jest też u nas szacunek do drugiego człowieka, a poza tym tak jak się czujemy, to można zobaczyć na scenie, ponieważ to chyba widać, tą emanację, to emanuje ze sceny, że jest nam ze sobą dobrze w tej chwili, nawet bardzo dobrze. Te emocje można będzie zobaczyć już 4 czerwca na Chrzanowskim Placu Tysiąclecia. To właśnie wtedy w ramach Dni Chrzanowa Sztywny Pal Azji zagra jubileuszowy koncert, do udziału w którym zaprosił swoich przyjaciół, takich jak Róże Europy, Tomka Lipińskiego czy Chłopców z Placu Broni. Spotkamy się z kolegami, z przyjaciółmi, z którymi też wtedy zaczynaliśmy, no Tomek Lipiński trochę wcześniej, ale z nimi się fajnie czuliśmy podczas tras, podczas jakichś tam balang w hotelach, po koncertach, podczas rozmów takich właśnie pokoncertowych. I akurat będą Chłopcy, oczywiście bez Bogusia, bo z wiadomych względów szkoda, że go nie ma, bo to był nasz rzeczywiście przyjaciel. Paweł grał w Chłopca z Placu Broni. Ja też grałem w Chłopca z Placu Broni. Ciapek też zagrał parę koncertów z Chłopcami z Placu Broni, więc mamy sentyment do tego zespołu. Zagrają Róże Europy, które też startowały w tych czasach, kiedy my. Tomek Lipiński, którego bardzo szanujemy za twórczość i za to, kim jest. No i my. Koncert rozpocznie się o godzinie 20:30. Wcześniej zagrają kapele wyłonione w przeglądzie muzycznym Klang. Z okazji jubileuszu Sztywny Pal Azji ma dla swoich fanów jeszcze jeden prezent. Będzie można kupić podczas koncertu, przed koncertem, nasze nowe, stare DVD, bo to będzie płyta Europa i Azja Live. I to będzie takie wydawnictwo DVD i CD. I to będzie koncert właśnie z naszego rodzinnego miasta, z Chrzanowa, który się odbył 13 grudnia
2014 roku. Warto wybrać się na ten jubileuszowy koncert, by posłuchać rodzimej formacji i gwiazd rocka, które przyjadą tu na ich zaproszenie. Nie zabraknie ciekawostek z historii zespołu Sztywny Palazzi. Zapewne zabrzmią ze sceny największe przeboje grupy, które entuzjastycznie przyjęto już podczas wspomnianego grudniowego koncertu sprzed 2 lat na sali teatralnej. Chrzanowski koncert już za ponad 2 tygodnie. A jakie plany ma grupa? Po wakacjach spotykamy się, pracujemy nad nową płytą, jeszcze nowszą, ponieważ ta nowa już jest, jeszcze nie jest wydana, ale myślę, że na jesień będzie wydana, ale już pracujemy nad nową płytą i chcemy zrobić też taki blok, cykl koncertów akustycznych, więc też będziemy nad tym pracować i te akustyczne prawdopodobnie będziemy grać na wiosnę przyszłego roku. Także plany już są. Przypomnijmy, jubileuszowy koncert Szpal i jej przyjaciół już 2 czerwca na placu Tysiąclecia o godzinie 20:30.